Witajcie, zaczynamy kolejny dzień, 19 marca 2020 roku. Mamy dwa teksty biblijne na dzisiaj. Pierwszy z drugiej Księgi Królewskiej, z 13 rozdziału. Pan jednak okazał Izraelowi łaskę i zmiłował się nad nimi. I zwrócił się znowu ku nim przez wzgląd na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie chciał ich zgładzić, nie odrzucił ich od swego oblicza aż do teraz. I drugi tekst z listu apostoła Pawła do Rzymian z 11 rozdziału. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Pomódlmy się króciutko. Panie nasz Boże, wysławiamy Twoje święte imię. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami w każdym czasie i prosimy Cię, byś teraz błogosławił te chwile, kiedy pochylamy się nad Twoim świętym słowem. Amen. No cóż powiedzieć, kochani, nie będę już mówił, co się stało, ale sytuacja jest trudna. Po pierwszym takim strzale od życia, od tego wirusa, pojawiło się wiele pytań egzystencjalnych. Pytań prostych, w jaki sposób będziemy funkcjonować, jak będziemy się uczyć, jak będziemy żyli. Ci, co mają firmy, zastanawiają się, jak będzie wyglądał rynek, co będzie z pracą i tak dalej. To są bardzo ważne pytania. Pojawiły się też pytania dotyczące duchowości. Znaleźliśmy się w takiej trochę dziwnej sytuacji, ale pojawiły się też głosy, no dobrze, ale co z moim zbawieniem? Strach spowodował w pewien sposób to, że zaczęliśmy zastanawiać się, no jak to właściwie jest z tym naszym zbawieniem. No bo nie wiemy, jak dalej sytuacja będzie wyglądać i oprócz tego egzystencjalnego strachu pojawił się też strach duchowy. I bardzo dobrze, może to jest przyczynek do tego, żeby zadać sobie parę podstawowych pytań. Słuchajcie, te dwa teksty, w zasadzie takie trochę oderwane, można by było powiedzieć na pierwszy rzut oka, ale z drugiej strony pokazują nam coś bardzo fajnego, coś bardzo w pewien sposób uspokajającego. Mianowicie to, że po pierwsze Bóg okazał łaskę Izraelowi i zmiłował się nad nim. I oznacza to to, że jakby dał obietnicę, mamy dalej, że nie odrzucił ich od swego oblicza, nie chciał ich zgładzić. No, musielibyśmy tą historię bardziej poczytać, ale to pokazuje, że Pan Bóg jakby nie odwołał tego, co zapowiedział Izraelowi, nie odwołał swojej łaski, swojej obietnicy. I apostoł Paweł w liście do Rzymian też to potwierdza. I moi kochani, jeżeli my powierzyliśmy nasze życie Panu Bogu, uwierzyliśmy w to, co stało się na Golgocie, poszliśmy za Jezusem Chrystusem, żyjemy zgodnie z Bożymi przykazaniami, no to nie mamy się czego bać, gdy chodzi o nasze życie duchowe. Nie musimy w żaden sposób udowadniać teraz Bogu na wszelkie sposoby, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, po prostu bądźmy nimi dalej. Tu są podane takie dwa teksty ewangeliczne, Ewangelia Mateusza, i chciałbym, żebyście sobie je przeczytali jeszcze dzisiaj. I mamy historię z Ewangelii Mateusza z 19 rozdziału o bogatym młodzieńcu, który szuka życia wiecznego. I proszę, przeczytajcie, co tam jest napisane. I z Ewangelii Marka, 12 rozdział, i mamy tam historię o zmartwychwstaniu. I myślę, że jeśli przeczytamy te teksty, jeśli popatrzymy też na siebie jako na tych, którzy naprawdę nie muszą nic nikomu, a tym bardziej Panu Bogu, udowadniać, tylko po prostu żyć zgodnie z Jego Słowem, to szybko odkryjemy, że nie mamy się czego bać, że nie mamy się czego bać w tym względzie duchowym, że jeżeli
przyjąłem Chrystusa, jeżeli żyję zgodnie z Jego Słowem, no to jestem zbawiony. I chcę was zostawić właśnie z takim przesłaniem, z takim słowem, żebyście pamiętali, że cokolwiek by się nie działo, jakiekolwiek na zewnątrz rzeczy by koło nas nie wybuchały, to pamiętaj, jesteś zbawiony. Jeżeli wierzysz Chrystusowi, to jesteś zbawiony. I powtórz to sobie dzisiaj. Jestem ochrzczony, jestem zbawiony, jestem w Bożych rękach. Życzę wam tego, żeby ta myśl dodała wam dzisiaj sił i sprawiła, że będziecie mieli pokój Boży w swoich sercach. Pozdrawiam was serdecznie. Dobrego dnia dzisiaj.